Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie E-Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie elektroniczne RPGowe produkty. Z racji tego, że za oknem nieśmiało zaczynają spadać pierwsze płatki śniegu, a termometr pokazuje temperatury poniżej zera, warto byłoby pogadać o czymś, co nawiązuje w jakiś sposób do tej zimowej aury. Dlatego załóżcie czapeczki, rękawiczki i szaliczki, bo nadchodzi śnieżyca. Zaczynamy. Whiteout to przygoda do Cienia Władcy Demonów wydana w lutym 2022 roku. Jej autorem jest Robert J. Schwalb, czyli twórca marki Shadow of the Demon Lord. Za ilustrację wewnątrz odpowiadają Jack Kaiser i Hugin Mafioli, a layoutem zajęła się niezawodna Kara Hamilton. Produkt wydany jest w PDF-ie, którego strony dostosowane są do formatu A4. Jeśli mówimy już o stronach, to Whiteout zamyka się w 8, z czego pierwsza jest tytułowa, a ostatnia jest reklamą informującą nas o innych suplementach. W efekcie otrzymujemy 6 stron zawierających mięso przygody. Całość wydana jest w pełnym kolorze, w dwukolumnowym układzie tekstu i z tłem karty znanym z podręcznika podstawowego do demona. Jeśli chodzi o ilustracje, to znajdziemy ich tutaj całkiem sporo, bo aż 8. Niemal wszystkie to portrety NPC-ów występujących w przygodzie, ale wszystkie są bardzo dobrze wykonane i jestem zaskoczony na plus, ponieważ jeśli chodzi o PDF-y do demona, to zazwyczaj posiadały one 2, góra 3 rysunki. Ale to już koniec gadania o tym, jak prezentuje się PDF, więc przejdźmy do treści. Zacznę może od tego, że Whiteout to przygoda dla postaci na poziomach eksperckich. Tym z Was, którzy nie kojarzą nomenklatury Cienia Władcy Demonów, przypomnę, że poziomy eksperckie zaczynają się na 3, a kończą wraz z osiągnięciem 7 poziomu drużyny. Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć, jest umiejscowienie geograficzne przygody. Wydarzenia Whiteout mają miejsce w górskim otoczeniu znajdującym się gdzieś pomiędzy połatanymi krainami a Blotlandią. Zapewne wichrowe ziemie będą tu jak znalazł, ale sam autor wspomina o tym, że dowolne miejsce na mapie świata, gdzie po prostu będzie zimno, nada się do rozegrania przygody. No dobra, to wreszcie pogadajmy o tym, czego dotyczy sama przygoda. Przede wszystkim drużyna trafia na paskudną śnieżycę podczas wędrówki w górach. Nie otrzymujemy informacji, dlaczego taka wędrówka ma miejsce lub dokąd gracze zmierzają, choć otrzymujemy 2 lub 3 luźne pomysły od autora. Dlatego tutaj mistrz gry już na wstępie musi zastanowić się, w jakim celu postaci graczy wędrują po mroźnych szczytach. To jednak nie jest takie ważne, ponieważ niezależnie od tego, gdzie drużyna zmierza, będzie musiała zrobić przystanek w pewnej chatce będącej górskim posterunkiem. Robert Schwalb sugeruje nawet atak pewnych mroźnych umarlaków, którzy albo solidnie poturbują drużynę, albo po prostu zagonią postaci do owej chatki. Wspomniana już wcześniej śnieżyca jest również nienaturalnie intensywna, powodując mechaniczne komplikacje dla postaci wędrujących w tych warunkach. Tak czy siak po raz kolejny powtórzę, że przygoda będzie rozgrywać się w chatce i to naszym obowiązkiem jako prowadzących jest, by drużyna tam wylądowała. Gdy znajdziemy się już wewnątrz drewnianego, niewielkiego budynku, trafimy tam na grupę osobistości, które tak jak i my szukają schronienia przed tą przedziwną pogodą. I jeśli ktoś z Was ma tutaj skojarzenia z filmem Quentina Tarantino pod tytułem Nienawistna ósemka, to jak najbardziej ma rację. Whiteout zdaje się nawiązywać do tego filmu na wielu płaszczyznach, ale wróćmy do przygody. Drużyna jest już w środku i poznaje osoby, które chcą przeczekać śnieżycę. Każda z nich jest tu z jakiegoś powodu i każda skrywa tajemnicę. By poznać tajemnicę danej osoby, musimy wykonać pewne czynności, które opisuje przygoda. Wtedy zdobędziemy ich zaufanie, dzięki czemu poznamy kolejne elementy układanki. Gospodarzem tego posterunku jest mężczyzna, którego wszyscy nazywają staruszkiem. Staruszek mieszka tutaj od zawsze i jest niesamowicie zrzędliwym gościem, który narzeka i psioczy na każdego. Możemy jednak zyskać jego przychylność, jeśli pomożemy mu ujarzmić trapiący go kaszel. Wtedy staruszek powie nam o tym, w jakiej kolejności do chatki przybywali poszczególni goście, ile lat temu zbudował ten posterunek oraz, że ta śnieżyca jest nienaturalnie intensywna nawet jak na to miejsce. Staruszek skrywa również pewną mroczną tajemnicę zakopaną kilkanaście metrów od swojej chatki i jednak jest to coś, czego niespecjalnie będzie nam skory wyjawić. Możemy poznać również Edriego Herstena, któremu morda się nie zamyka. Gada bzdury, zna się na wszystkim, ten młokos po prostu działa wszystkim na nerwy. Ale Hersten w skryciu pokasłuje, ponieważ nabawił się zapalenia płuc. I znowu, jeśli pomożemy mu z jego dolegliwością, zdobędziemy jego zaufanie i dowiemy się, że jest rozbitkiem z pewnego statku. Może nam również wyjawić sekret pewnej napaści, której był świadkiem na szlaku. Następna trójka bohaterów niezależnych jest w pewnym sensie ze sobą powiązana. Juniper Roen, Brenton Redelfast i dziecko, zwane po prostu chłopcem. Chłopiec ma na oko 10 lat i nie mówi. Wydaje się być przerażony i posłusznie wykonuje każde polecenie. W rzeczywistości chłopiec był świadkiem pewnego przerażającego wydarzenia, które jeśli odkryte, może mieć wpływ na rozwój przygody. Brenton to krasnolud, który odnalazł chłopca na śnieżycy i przyprowadził go tutaj. Podirytowany faktem, że chłopiec nie chce mówić, po prostu przestał się nim interesować, gdy przekroczyli próg posterunku. Brenton jest niemal ciągle w stanie upojenia alkoholowego i jest również kapłanem, którego krasnoludzcy przodkowie przestali słuchać. Juniper to orczyca, w której w warkoczu wplecione są ludzkie zęby. To twarda najemniczka, która jest agresywna i obraża każdego wewnątrz chatki. Widać jednak, że martwi się o chłopca i bacznie go obserwuje, czym podzieli się z nami, jeśli zdobędziemy jej zaufanie. Można tego dokonać, okazując chłopcu współczucie i pomagając jej w zabezpieczeniu okien oraz drzwi przed śnieżycą, czy też ewentualnym najściem nieproszonych stworzeń. No i ostatnią osobą, która będzie chciała przetrwać wraz z drużyną tę pogodę, jest Kui. To dziewczyna, która podaje się za awanturniczkę, jednak nie udziela zbyt wielu informacji na swój temat. Jeśli zaprzyjaźnimy się z nią, dowiemy się, że poszukuje osoby opętanej przez potężnego demona i podejrzewa, że ta osoba przebywa teraz w tej chatce. I teraz ta grupa bohaterów niezależnych to jednak nie jest wszystko, co znajdziemy w środku tej przygody. Otrzymujemy propozycje 5 różnych zdarzeń, by rozruszać wydarzenia i wnieść czynnik chaosu w poczynania wesołej gromadki, która próbuje przeczekać śnieżycę. Trafimy tu m.in. na zawalenie się dachu pod naporem ogromnej ilości śniegu i żeby tego było mało, mroźne trupy ze szlaku będą próbowały wedrzeć się przez tę dziurę. A może okaże się, że zabraknie nam jedzenia i trzeba będzie udać się do składziku staruszka i przy okazji być może odkryjemy jego mroczną tajemnicę. Mistrz gry może też zdecydować się na opcję z morderstwem. Jeden z bohaterów niezależnych po prostu znika, a ślady wskazują na to, że został zabity. Opcji jest sporo, a konwencja jest na tyle otwarta, że możemy sami dorzucić 2 albo 3 wydarzenia, które sprawią, że akcja nabierze nieoczekiwanego zwrotu. Ale żeby jeszcze dodać głębię temu, co dzieje się wewnątrz tego górskiego posterunku, pozwólcie, że powiem wam coś o Kui. Otóż w rzeczy samej dziewczyna w pewnym sensie nie kłamie. Ktoś wewnątrz chatki jest opętany przez demona. Problem w tym, że jest to ona sama. Jak zapewne się domyślacie, demon zamknięty w jednym pomieszczeniu z bandą podróżników nie może wróżyć nic dobrego. Ale dobra, przejdźmy do podsumowania, czyli kilka słów ode mnie. Whiteout jest dla mnie znakomitą przygodą na urozmaicenie wędrówki bohaterów graczy z punktu A do punktu B. To materiał do rozegrania w ramach jednej sesji, który dostarczy nam pełną i zamkniętą fabułę oraz ciekawą rozgrywkę. Bohaterowie niezależni są ciekawi i historia każdego z nich jest interesująca i posiada możliwość rozbudowania jej w perspektywie dalszych sesji. Na przykład chłopiec szuka rodziców, którzy zostali wzięci do jotuńskiej niewoli. Być może zechcemy poznać losy rozbitków ze statku Herstena lub postanowimy wymierzyć sprawiedliwość wobec staruszka za jego niegodziwe czyny. Na tych kilku stronach znajdziemy tajemnice, intrygi, kłamstwa, walkę i grozę. To wszystko przykryte grubą warstwą śniegu i klimatem odosobnienia beznadziei na nadejście pomocy sprawia, że Whiteout rewelacyjnie nadaje się na przerywnik w ramach trwającej kampanii albo nawet na przygodę, którą możemy wystartować naszą rozgrywkę, jeśli zdecydujemy się na rozpoczęcie gry od poziomów eksperckich. Pamiętajcie jednak, że materiał, chociaż daje nam kilka sugestii, to nie ma wystarczająco paliwa na to, by udźwignąć więcej niż jedną sesję. Wysoce prawdopodobne jest to, że postaci graczy po prostu ruszą dalej w swoją stronę, pozostawiając wydarzenia z górskiego posterunku jako wspomnienie. Ja natomiast jestem bardzo pozytywnie zbudowany tą krótką i zamkniętą historią. To kolejny przykład dowodzący, że cień władcy demonów wyciska maksymalnie dużo z minimalnej ilości stron. Ale żeby jednak dorzucić łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, nie mogę nie zauważyć pewnych podobieństw, a wręcz identycznych motywów między Whiteout a startową przygodą do cienia władcy demonów o podobnej konwencji, czyli Dead by Dawn. Odosobniona chatka, zamknięcie, potencjalne potwory na zewnątrz to coś, co mocno łączy w sobie te pozycje. Oczywiście, w przypadku Whiteout mamy bardzo mocny akcent na interakcje między bohaterami niezależnymi i drużyną oraz sugestie kreowania scen rodem z Nienawistnej ósemki Tarantino, ale pewne elementy projektowania przygody są łudząco podobne do Dead by Dawn. Drugim minusem jest dla mnie fakt, że autor omawianego produktu nie pokusił się o sklejenie tabeli losowych zdarzeń, które dzieją się, gdy jesteśmy w domu. To my, mistrzowie gry, musimy samodzielnie zdecydować, czy zawalił się dach albo zabrakło jedzenia. Myślę, że dorzucenie kilku opcji i sklejenie tego w losową tabelę pomogłoby w rozgrywce oraz zapewniłoby interesujący element losowości. To powiedziawszy, jeśli jesteście zainteresowani zakupem tej przygody, to na dzień dzisiejszy, czyli listopad 2022, nabędziecie ją w wersji elektronicznej za bagatela $2 na DriveThru RPG. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!